Co za fantastyczna noc boksów. Tu będą padać bomby największego kalibru. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam bardzo nietypowego gościa, dr Emil Jędrzejewski. Witam wybitny serdecznie. Chirurg, ale równocześnie wielki fan boksu i prezes Polsat Boxing Promotion. Panie doktorze, skąd u Pana zainteresowanie boksem? Tak odmienne dziedziny. Chirurgia ratująca zdrowie i boks, no który do zdrowia się tak, nie za tak, bardzo tak, przyczyni. Bardzo odmienne, ale mają wspólne cechy. To i bokserzy walczą o życie i ja walczę o życie, tylko że ja z mojego punktu widzenia brakiem komfortu, że o czyjeś życie. Maksymalna koncentracja na to, żeby wykonać coś bardzo dobrze i takie balansowanie na tej granicy zdrowia, życia, więc to jest bardzo blisko. To tak myślę, że łatwiej zobaczyć, jak wygląda boks i zobaczyć te niuanse niż chirurgia, bo tam jest mało kto dopuszczany, ale jest wiele cech wspólnych. Krzysztof Kosadowski mi mówił, że trenuje pan u niego trochę boks. Trenuję, może trenowałem z Krzysztofem, niestety musiałem trochę skorygować treningi, bo tarcze powodowały, że odbijało się to na drżeniu rąk, a w pracy nie mogę sobie na to pozwolić, bo tak przesunięcie o milimetr to nie chcę myśleć, co może się stać. Czyli może pan przyjmować ciosy ewentualnie tylko na tułów, na ręce nie, bo zbyt cenne są przy operacjach. No, mogę na rękę przyjąć, natomiast zmęczenie układu nerwowego rąk powoduje, że te drżenia są, dlatego skorygowałem te treningi i teraz z Grzegorzem Proksą robimy sparingi. Powiem szczerze, że jestem szczęśliwy, bo długo szukałem takiego sparing partnera, który nie będzie złośliwy. Wiadomo, na jakim poziomie był Grzegorz i w dalszym ciągu jest. I możemy fajne takie 10 rundówki przed pracą sobie zrobić. Myślę, że z radochą dla mnie i dla Grzegorza, także idę po ciebie, Grzesiek. W świecie boksu mówi się, że dr Emil Jędrzejewski namówił do inwestycji w boks prezesa Polsatu pana Zygmunta Solorza. Znaczy tu podziękowanie, bo ten projekt jest w moim odczuciu możliwy tylko i wyłącznie przez zaangażowanie takiego kalibru osoby jak prezes Solorz, bo przy inwestowaniu przez bardzo poważne podmioty nie byłby możliwy taki progres, jak to ma miejsce w Polsat Boxing Promotion. Mówię to o przestrzeni i boksu olimpijskiego, i boksu zawodowego. Natomiast nie ukrywam, że nie było mi trudno. Prezes ma w sercu sport, ma w sercu boks. Jego ojciec był dwukrotnym medalistą przed i po wojnie mistrzostw Polski. Także było łatwo. Mam nadzieję, że nie zdradzam jakiejś tam tajemnicy, ale tak było. W jednym z wywiadów powiedział pan, że chce pan, żeby docelowo w grupie Boxing Promotion było 20 zawodowców i 20 olimpijczyków. Już chyba jesteście blisko tego celu. My mamy teraz 15-15. Powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego, jaki postęp zrobili zarówno zawodowcy, jak i olimpijczycy. To, o czym sobie gdzieś tam wirtualnie opowiadaliśmy, to wszystko się realizuje. Już trwa budowa, nazwijmy to tak, miejsca zamieszkania bardzo blisko gymu, także chłopcy będą mieli taki no, 5-minutowy spacerek do hali, w której trenują. Także zaczniemy już dbać nie tylko o trening, ale i o wypoczynek. To wszystko jest monitorowane, sztab ludzi, który pracuje nad tym. Przyjemnie patrzeć, jak już rozkwita ten projekt. Bokserzy, ci olimpijscy młodzi z Polsat Boxing Promotion są zgrupowani w Legii i Legia już zdobyła, ci wychowankowie, na mistrzostwach ostatnich polskich juniorów 2 złote medale. To jest przecież Artur Proksa, Bartłomiej Roszkowicz, wicemistrzostwo Olafa Szczęśniaka, brązowy medal olimpijski, jeszcze Mateusza Greibera, ale na galach Polsat Boxing nie było ich do tej pory. Czy to się zmieni? No jakoś tak życie pisze takie scenariusze, że tu olbrzymia radość, bo przed spotkaniem tutaj z panem redaktorem i myślę, że to fajnie, że to u zaprzyjaźnionej redakcji czy podmiotu
to możemy powiedzieć. Jestem po spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Związku Bokserskiego pod postacią prezesa Nowaczyka i wiceprezesa Demela. Powiedzieliśmy sobie, przybiliśmy piątki. Myślę, że zauważona też była praca, którą my wykonaliśmy. Myślę, że te obawy, które niósł ze sobą projekt, że będziemy zabierać chłopców z boksu olimpijskiego do zawodowego, mamy to, czego nie mogliśmy kupić, a mianowicie czas. Zweryfikowaliśmy się przez ten rok czasu i te wszystkie nasze błędy gdzieś sobie o tym powiedzieliśmy i bardzo nam miło, że 2 września myślę, że też przy udziale przedstawicieli Polskiego Związku zawodnicy z boksu olimpijskiego będą walczyli już na naszej gali. I pokażemy to w telewizji. I chyba zaraz po tej gali w Częstochowie ci chłopcy lecą na sparingi do Anglii, która ma najlepszych juniorów w Europie. No nie mają chłopcy łatwo. Chcą się bawić w poważny sport na poważnym poziomie. No to muszą korzystać z doświadczenia takich ludzi jak Fiodor Łapin, jak Grzegorz Proksa, jak Damian Austin, czyli najwyższego poziomu sportowego. Tak, wyjeżdżają, mają zaplanowane każdego dnia sparingi, dużo walk i uważam, że tędy droga. No, Anglia, można czerpać przykład i staramy się nie wyważać drzwi, które już są otwarte. Tam bardzo poważnie podejdziono do tematu, jakim była Olimpiada w Londynie i tak trochę podglądamy. Ściągnęliście właśnie Austina, dwukrotnego mistrza świata amatorów, Kubańczyka i podobno wykonuje rewelacyjną pracę. Czy to może zaowocować medalem olimpijskim, może jeszcze nie w Paryżu, ale na następnych igrzyskach. Jak pan to widzi? Znaczy, nie ukrywamy, że naszym celem są medale na igrzyskach, bo po to tak naprawdę jesteśmy. No myślę, że zadowolić prezesa Solorza można medalem na igrzyskach. W związku z tym, tak, kosmita, jeżeli chodzi o taką kubańską szkołę boksu. Widać, że ci chłopcy czerpią garściami od niego, ale ta nasza praca wszystkich wygląda już bardzo fajnie. To ktoś inny podgląda, jak ktoś dokręca nogę, ktoś Damian, który próbuje wprowadzić tą kubańską szkołę i udaje mu się to z bardzo dobrym efektem. Wspomnieliśmy o tych mistrzostwach Polski. No, dla mnie te medale są bardzo, bardzo ważne i one smakują. Natomiast największą radość to odmawiający zawodnicy i trenerzy, kiedy zobaczyli naszych zawodników tarczujących z Damianem, więc no to musi budzić szacunek i widać, że się dzieje. Wiarygodne. Przejdźmy do boksu zawodowego. Są w grupie Polsat Boxing Promotion młodzi zawodnicy, Kwadrat Kaczmarkiewicz, Kevin Gibas, no jeszcze kilku. No i jest dwóch znakomitych, niepokonanych Kubańczyków. I Josuany Garcia i Asley Iglesias. Ten drugi to dla mnie kandydat absolutny na mistrza świata. Jak on ograł Chilembę, no to jest po prostu, to świadczy o jego wielkiej klasie. Myślę, że Josuany też, natomiast Osley jest już gotowy na to, żeby się bić o najwyższe cele. Zresztą nie tylko sportowo, ale i mentalnie. My wykonaliśmy dość dużą pracę, ściągając tutaj federację, najpoważniejsze w boksie zawodowym, żeby budować relacje i już anektujemy, tam się zgłaszamy o to, żeby bić się o najwyższe cele. Bardzo, bardzo poważni przeciwnicy zarówno dla Garcia, jak i Iglesiasa. Już myślę, że w każdej chwili możemy odebrać telefon po tamtych walkach. Będą gotowi o to, żeby być pretendentami. No i przyszły rok mistrz świata z grupy Polsat Boxing Promotion? Myślę, że mało kto może powiedzieć, że mistrz świata, natomiast walka o mistrzostwo świata w Polsce, no chyba tak. Oby. Czy na gali Polsat Boxing Promotion, czy Polsat Boxing Night zawalczy Tomasz Adamek? Nie wiem, czy zawalczy Tomasz Adamek. Myślę, że gdybyśmy rozmawiali z Tomaszem Adamkiem, miałby się mu w jakiś sposób poświęcić i przekazać olbrzymią skarbnicę wiedzy, którą ma, doświadczenie, to moglibyśmy rozmawiać. Moje osobiste, nie wypowiadam się jako projekt, na to moje osobiste. Mi jest szkoda patrzeć na zawodnika, który
dał mi osobiście i wielu Polakom tyle emocji na najwyższym światowym poziomie, żeby teraz walczył w walki takie jak to niestety, ale no mamusia oszukasz, tatusia oszukasz, ale życia nie oszukasz i ten czas płynie. W związku z tym nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Gdyby to miała być walka kończąca karierę legendy polskiego boksu, jaką jest Tomasz Adamek, to wtedy myślę prezes Solorz dałby się przekonać. Natomiast niestety tych pożegnań było już kilka. Więc nigdy nie mów nigdy, ale nie wiem. Jasne. Grzegorz Proksa, który w Polsat Boxing Promotion jest dyrektorem sportowym, jak się dowiedział, że mam przeprowadzać z panem wywiad, mówi: zapytaj Emila, skąd on ma to wszystko czas, no bo skomplikowane operacje, zarządzanie w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej kliniką, szefowanie Polsat Boxing Promotion i jeszcze mówi, jest na prawie każdym sparingu, zna tych chłopaków, zachęca ich. Jak pan znaczy, to robi, to u pana ta doba to ma trochę więcej niż 24 godziny? Znaczy to prawda, że mało sypiam, to jest fakt. Niestety jest to kosztem rodziny. Pozdrawiam żonę i dzieci, które chyba najbardziej w tym wszystkim cierpią. Dla mnie to olbrzymia przyjemność, ten boks. Ja tam się resetuję i z tego zamieszania, które mam na poziomie medycznym, a tam też no, pracuję bardzo poważnie, to leczy moją głowę. Niektórzy popełniają różne błędy, każdy jest inny. Ja nie potrafię napisać zdania bez błędu ortograficznego. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, dyslektyków. Każdy jest inny. No, ja tak funkcjonuję, nie umiem inaczej. Od dziecka było tak, że pracowałem, uczyłem się i grałem w piłkę i tak zostało. Może źle, ale tak jest. Czy w trakcie tych bardzo skomplikowanych operacji, które pan przeprowadza, często ratujących nie tylko zdrowie, ale i życie, zdarza się panu oderwać się od tego i gdzieś tam w głowie, a zbliża się gala w Częstochowie, może by tam coś zmienić w karcie walk, czy to jest niemożliwe? Nie. Absolutna, stuprocentowa koncentracja. Nie da się. To jest taka przestrzeń, taki świat, którego ciężko opisać. Jakieś bardzo dużo opowiadałem wszystkim dookoła medycynie. Nie da się tego zrozumieć, nie będąc tam w środku. To jest tak, że czasami mija 40 minut, a mi się wydaje, że minęło 5 i nie wiem, kiedy to się stało. Pełna koncentracja. Bywa czasami, że mogę być czymś zajęty przed operacją, natomiast emocje są do wbicia pierwszego trokaru. To tak jak światła tutaj się zapalają i się coś dzieje, tam ja wkładam kamerę i się dzieje, jestem innym Emilem, w innym świecie i tak to funkcjonuje. Panie doktorze, z realizowania marzeń i zawodowych, pozdrawiam. Medalu olimpijskiego, nam zawodnika Polsat Boxing Promotion i Mistrzostwa Świata, może w zawodowym boksie jakiegoś chłopaka z tej grupy. Jeżeli nie Kubańczyka, to może w jakiejś perspektywie Polaka. Może na początku Kubańczyka, a zaraz potem Polaka. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Co za fantastyczna noc boksu. Tu będą padać bomby największego kalibru. Przygotujcie się państwo na wielkie grzmoty.